Siema, z tej strony Daimon. Dzisiaj robię challenge Waka Waka, ponieważ chciałbym odblokować sobie świetny item, czyli kosy. Liczę na dużo damage upów. W tym challenge'u posiadam dwa moje znienawidzone itemy, czyli Anti-Gravity Tearsy oraz Magnetic Tearsy. Czego chcieć więcej od życia? Czego chcieć więcej od życia niż jakiegoś super slofa, który wali w ciebie pająkami? Mam nadzieję, że z niego coś dobrego wypada. Coś przydatnego przede wszystkim. Bomby się nawet przydadzą. Mogę trafić w tego pająka? Dobrze, dziękuję. Dziękuję za waszą wyrozumiałość. Więc tak, damage i jeszcze raz damage. No i HP. To jest w głównej mierze nam potrzebne. No, możecie przestać mnie kuźwa otaczać. Mogę coś zrobić. Nie mogę sobie nawet strzelać, bo sobie wszystko do mnie leci. Proszę, jakieś serce. Błagam. Nie, nic nie dostanę oczywiście. Zamiast strzelać na pałę, to najpierw poznam swojego przeciwnika, a potem będę coś robił. Ty się nie przyciągasz, szkoda. Wielka szkoda. Klucz sobie zostawię. Nie ma tutaj niby treasure roomów, ale nie mam nawet monet, żeby coś kupić w tym sklepie, więc tak, nic mi nie pozostaje poza walczeniem z Duke of Flies, czyli chyba jednym najgorszym z bossów, jaki mógł się trafić. Nie no, mógł się trafić The Stain, mógł się trafić Gerdy Junior. Więc jednak chyba to nie najgorsi bossowie. Nie najgorszy boss, jaki mógł mi się trafić. Musisz sobie spawnować towarzyszy. Sam nie dajesz rady. Tears shot speed up. Nie wygląda to za dobrze. Ale może nam się w końcu uda. Może dostanę coś dobrego. Zawsze jest na to szansa. Niby prawie że zerowa, bo gramy w Isaaca, ale no, szansa jest. Dwa klucze i monetka, no wejdę do sklepu, może. Może będzie coś, co mnie zainteresuje. Bombka, nie wiem co ja zebrałem do bomb, bo coś zebrałem. Dobrze, już jest boss przynajmniej. Prawie umarłem, ale to nie jest ważne. No i żałuję, że przyszedłem, bo absolutnie nie chciałem wiedzieć, że tu jest There's Options i Soul Heart. Nie mogę wziąć ani jednego, ani drugiego, nie zamierzam się cofać. W dużym pokoju monstro chyba nie będzie takim problemem.
właściwie mógłbym powiedzieć, że jest bardzo łatwo. Tak, żeby w jak najwięcej łez się wpierdzielał, więc chwilę stoję w miejscu. Damage, nie, speed damage up. To jest zaraz nie to, to jest drugie piętro. Little Brimstone byłby marzeniem, ale nie. Nie podejmę ryzyka tego, że nie przejdę przez te kolce. Nie, 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 zdecydowanie nie. Jakby to był Brimstone normalny, to jak najbardziej, ale tak to nie. Nie chciałem bardzo w to wlecieć. Że walczenie na arenie z tym itemem nie było najlepszym pomysłem. Nie jest to najlepszy. No. Najgorsze pigułki dostaję. Z wami się nie będę bawił. Załatwię to bezpiecznie. Gapis head wezmę. To się przyda akurat. Idziemy do sklepu. Muchy i do tego jeszcze w sensie muchy się przydadzą, to chciałem powiedzieć, ale coś mi się zamieszało w głowie. Zniszczenie tego nic mi nie da, ale zniszczenie tego już mi da. Secret room i kolejne pieniądze. Laka. Z ciebie też może go wypaść pieniądze. I wypadły. Teraz tylko chciałbym znaleźć sklep. Ciebie zwanshotujemy po prostu. Mam dużo kluczy, mogę tu wejść. To jest Dice Room, więc nie wiem, czy tak bardzo chciałem tu wchodzić. A wiesz co? Spróbujmy. Chyba absolutnie się nie opłacało, ale okej. Okay. I found pills. No właśnie, I found pills. Właściwie nie jest chyba źle. Mogło być zawsze, mogło być gorzej. Trzeba brać to pod uwagę. Zawsze mogło być gorzej. Jakiś dziwną muchę. Ona podąża moimi ruchami? Ta. Podąża za moimi ruchami. Dobrze, tu jest jeszcze sklep, blue map. Tam jest super secret room i... Teraz tam było jeszcze złote gówno. A, ja straciłem Gapis Heada, no dobra, trudno. Może będzie ciekawiej, chociaż chyba... Nie powinienem aż tak... ryzykować. I found pills. Źle, speed down. Infested. To akurat jest dobre. Ciebie też sobie zniszczymy, bo mam teraz większą szansę na Devil Room, tak zwany. Jak to lubię ładnie określać. No już nie mam tej szansy, bo dostałem. Ja ich mogę załatwić łatwo w ten sposób, jestem idiotą. To retrovision jest denerwujące. Wezmę trinket, bo... Pomogę. W sensie... The Hollow... Okej, okay, to będzie łatwe akurat.
Łatwiej jesteście. Okej, Magic Mushroom jak najbardziej. Znaczy, oprócz tego, że jesteśmy duzi, to jak najbardziej. Chyba nie idzie źle. Nie chcę zapeszać. Będę mógł tam nawet wejść. Tylko... Okej. Okay. Musimy najpierw przejść się tędy. Tu dostajemy baterię. Co, mam też dużo przyjaciół i oni mi pomagają. Spróbujmy, najwyżej będę tego żałował. Nie żałuję, Vassal Hearty, chociaż tu jest ten. Nie, powaliło was coś. Okej. Dobra, zafirowany. Strasznie szybki, ale to dlatego pewnie, że... Go cały czas przy... O Jezu. Dobrze. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. Nie tak chciałem to rozegrać. Fejfa. Wezmę, niech będzie. Niech będzie. Okej, z was mogą wypadać szkielety, więc chciałbym się od was odsunąć. Jak będziecie umierać. Tam są oba, jakimś cudem. Oboje, oba, nie wiem. Kamieni z X-em też wypadałoby szukać. A myślałem, że poszedłem zupełnie w złą stronę, jednak jest tu jeszcze jakieś przejście. Okej. Okay. To nie był skill, to był czysty fart. Ja nie dostałem tam ani razu. Nie wchodzę do Curse Roomu, bo czuję, że nie opłaci mi się to. Tam chciałbym, ale nie wejdę. Okej. Okay. Ten pokój jest absolutnie... nie fair. To się nie, że jest nie fair, tylko... Tylko jest strasznie denerwujący i czasochłonny. Okej, okay, z tym chyba się nie będę męczył. Chociaż może powinienem. Nie jest źle, ten Little Steven nieźle mi pomaga. Boss Room jest nie tu. A szkoda. Okej, okay. Dajcie się porwać, daj się porwać. Dajcie się porwać tym. To było bardzo niebezpieczne. To było bardzo niebezpieczne. Czyli ten challenge ogólnie cały jest niebezpieczny, ale... Ja mam Blue Mapa i z niego nie korzystam. Z Secret Roomów nie chodzę. Jestem głupi. Z tego dostanę kolejny klucz. Eternal Heart, którego nie zauważyłem. Boli, no co mam powiedzieć, no.
Dwa fajne itemy. Prawdopodobnie nie zbiorę. A, byłem. Nieważne, przepraszam. Delikatnie zapomniałem, co się dzieje. Przyciągaj się do moich tych. O! Nieźle oddaję, widzę. Czyli przyszedłem Dobra, nie prawie wszystkie piętra. W sensie nie piętra. Dobrze, jakimś... Dobra, oni się glitchują, jak jest za dużo tego. To dobrze. Lockdown, no. No, niestety nieprzydatne to jest dla mnie, ale... O tak, dobrze, jeden... Dobrze zrobił. Mogę się wrócić jeszcze po... A to tu jest ten skedron. Mogę się wrócić po Soul Hearta. Zniszczmy te ogniska, zanim one zniszczą nas. Sądzę, że jest to dobry pomysł. To się te czerwone ogniska. Jak sobie mogę je przyciągnąć ze skrzynki, zniszczyć je bez bomby. Okej. Jedno i drugie jak najbardziej przygarnę, bo nie mam itemu na spację. Nie ma to żadnej specjalnej zależności z tymi anti-gravity tearsami, więc... Nawet się cieszę chyba. Zawsze mógłbym mieć pieniądze tam ten ziomek. Wrócę się po tego Soul Hearta jeszcze. I lecimy dalej. No jest dobrze nawet. Jest dobrze, widzowie. 4 Soul Hearty i zaraz będzie 5 tych czerwonych. The Husk. Nie jesteś aż taki zły. Muszę to powiedzieć. Wooden Spoon. Mało mnie takie rzeczy interesują niestety. Już prawie koniec. Szybko leci czas przy tych challenge'ach. Nie wiem, czy to jest za item, nie wiem, czy chcę go zbierać, chcę wyjść tu. O, grid. Dobrze, to jest... O, ale dobrze, ale dobrze. Ależ dobrze. Dobra, spróbujmy. Box of Spiders, to absolutnie mi się nie opłacało. Dawaj mi z powrotem mój item. Absolutnie mi się to nie opłacało. Okej. Jest dobrze, jest źle. Zawsze zapominam, że te mózgi działają tak, a nie inaczej. Czy to są mózgi w ogóle? Co to jest tak po prawdzie? Bo ja w sumie nie mam pomysłu na co innego. To było coś innego niż mózg. Przejdziemy się tu. Missing patient close with power. Może być power w sumie. Nawet nieźle idzie, muszę powiedzieć. Jestem nawet zrelaksowany podczas tego challenge'u. Na początku było ciężko, ale teraz jest już nawet spoko. A tam jest super secret room, to przejdę się... Nie, idę w górę. O Jezu, ten pokój będzie mi się śnił w koszmarach sennych, naprawdę.
Jeden padł, ale nie jestem tego pewny. Dobra, powoli będę strzelał, bo wtedy faktycznie strzelam, a nie. Nie wiem co robię. Ale mogę wyciągać z kolców rzeczy. Mogę. Wy też się będziecie sami na to nadziewać, więc... The world. Mogę sobie zużyć potem. Karta. Ja myślałem, że za późno puściłem, a jednak nie. Mam mnóstwo klucz. To jest Depths 1, więc nie mogę zrobić bossa po tym przejście na inne piętra. Nie widzę kamienia z X-em. The gates. O nie. Mamy tu jest problem, widzowie. I to nie mały. Dobra, ten Immortal Baby, czy tam nie pamiętam jak on się nazywał. Pomaga nam nieźle. Dobrze, padł. Pentagram jeszcze. No lepiej być nie mogło. I Devil Room. Devil Room. W sumie wezmę, bo przyda mi się, jest to kolejna szansa na... Już więcej Devil Roomów nie będzie, więc mogę wziąć sobie w sumie Gapi Spoa i zrobić tak. No, mogę zrobić tak. Więcej Devil Roomów już nie będzie. The world. Muszę iść tamtędy. Tylko nie wpieprzyć się w kolce. Ja, bo ja tak umiem. No i w przeciwników też by się wypadało się nie wpieprzać. Full health. Nie mam bomby, secret room, jestem naprawdę jakiś inny. Dobra, idziemy stąd. Też mogę znaleźć teoretycznie jeszcze sklep. Teoretycznie. Chcę jeszcze znaleźć sklep, w sensie... Warto ich odwiedzać. Pomieszczenia, w których są itemy, bez których nie wygramy tego rana. Nie pokonamy matki bez dobrych itemów. A, do tego się nie dostanę, no tak. Widziałem już tą pigułkę? Nie. No, okej. Puberty. A, czyli zostaje droga tylko w tamtą stronę, no okej. Świetny pokój. Żartowałem. Nie spodziewałem się tutaj szkieletów. Okej, mamy... Jest absolutnie bezużyteczny sklep dla nas, ale... Zawsze to stracone serce w trakcie podróży sobie zbierzemy. W żadnym wypadku nie z tej pigułki. Teraz sądzę, że już to sobie szybko skończę, bo... Coś czuję, że może nie wyjść. O, z tą muzyką ma coś nie wyjść. Co jest tutaj do wzięcia? Dobrze, no miałem robić szybko, ale coś mi nie wychodzi. Chodź i umieraj. Speed down. To nie brzmi zachęcająco ani trochę. Dark One, o nie. Prawie jak Dark Bomb, tylko że jakiś taki zły.
źle, widzowie. Bostrum jest na samym końcu naszej wycieczki. Bomby wezmę jak najbardziej, bo mi się przydadzą. Raz, że do otwierania secret roomów, a dwa, że nie wiem czego jeszcze. Oh god. Ty jakoś, jakimś cudem zabiłem ten tu gówno w środku. Ja naprawdę z czasami nie wiem jak ta gra działa. Chociaż w nią, chociaż mimo wszystko, że w nią no life'ie. Sporą ilość czasu. Okej, to absolutnie nie było ani trochę użyteczny ruch, ale mam to co pokój, więc aż tak bardzo mi to nie boli. Super grid, czyli mam nadzieję, że nie będzie super grida w tym w sklepie. No jak będzie, to będę zgubię monety. O, 25 dostałem. No dobra, Steam Sale jeszcze. No w ogóle jest Steam Sale, muszę coś kupić, jakieś sobie gry, bo trzeba coś robić. Postaw mi tu bombę. Będziemy bogaci. A tu nie ma maszyny do wpłacania. Ale dobra, może będzie coś fajnego do kupienia. A, sklepu nie ma na tym piętrze. No to się przeliczyłem trochę. A nie, jest, tylko jestem ślepy. Wheel of Fortune, to na tym sobie pogramy. Stawię sobie tak z 35 monet, tylko tyle wydam. Okej, okay. Stawię sobie więcej monet jednak. Tu się przejdę. Nie, no żyć nie umierać, dobra. Chciałem otworzyć wszystkie skrzynki po kolei, ale coś nie poszło. Oh my god. Właściwie nienawidzę tego pokoju. Znaczy no kto lubi tego typu pokoje? Oprócz tego, że nikt. Postoję tak chwilę. Ta metoda nie jest zbyt bezpieczna. Właściwie teraz zastanawiam się, jak będzie wyglądać walka z matką, bo matka nie jest takim prostym przeciwnikiem. Quicker Charge. Bateria, serce. Z ciebie dostanę pająki. Musimy sobie właściwie zrespić piguły jakieś. Infesty? Tak. Nie naładuję już tego. Jezu, nienawidzę tych pokoi. A, myślałem, że się uda sklaczować i bez damage'a zrobić. Ale nie wszystko się w życiu udaje. Wbiłem na matkę i nie przyszedłem z secret roomu. Jestem absolutnie upośledzony. O, dziękuję. Może... Dobra, nic nieźle. Matkę wyjmuję, że tak powiem, z tego, z... Z jej... Tych wejść, jakby. Dobra,
Może będę bił normalnie, bo to jest najlepsza chyba strategia w tym momencie. Bo będę w ten sposób wybijał tych innych przeciwników. Chodź tu inny przeciwniku, jesteś inny. Nie, no spokojnie, to zrobimy, dobra. Łez! Dev Stacz, zapierdzi na basement, mamy kosy! Mam nadzieję, że taki dosyć bardzo luźny odcinek wam się spodobał. Byłem aż nadto rozluźniony. Trzymajcie się do następnego. Na razie zobaczymy, co, czym będę grał. Na razie.